Gość studia Bałtyk. 9 minut po godzinie 8, a w naszym studiu już zapowiadamy burmistrz Darłowa, Arkadiusz Klimowicz. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Zaczniemy od nie rządów miastem, a od tego, że po raz kolejny będzie zarządzał pan darłowską lokalną grupą rybacką i sporo wyzwań. Rybacy zapowiadają blokady portów, a Unia Europejska zapowiada 6 miliardów dla rybaków. Wczoraj odbyło się walne zebranie członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Nasze stowarzyszenie działa na obszarze 6 gmin, powiatu słabińskiego, powiatu koszalińskiego. Skupia 250 członków. To są rybacy, byli rybacy, osoby związane z tym sektorem, ale i chcące rozwijać ten obszar, jak mówi ustawa, zależny od rybactwa i bardzo mi miło, że koleżanki i koledzy po raz kolejny powierzyli mi tą funkcję bycia prezesem tego stowarzyszenia. Co robi to stowarzyszenie? Ono w jakimś sensie rozdziela unijne fundusze z tak zwanej osi czwartej programu rybackiego. Te pieniądze są przeznaczone na to, by ten właśnie obszar historycznie, gospodarczo od rybactwa w jakimś sensie zależny stawał się trochę mniej zależny od tego rybactwa, by na przykład rybacy mogli uzupełnić swoje dochody z rybołówstwa, które są właśnie czasami bardzo wątpliwe, zagrożone innego rodzaju działalnością, choćby w sektorze turystycznym. Tym się Darłowska Lokalna Grupa Rybacka zajmuje i robimy to z sukcesem, bo nasz budżet 35-milionowy w dużej części, w 60% już rozdaliśmy na 75 różnych projektów, które są realizowane i w Sianowie, i w Polanowie, i właśnie na terenach gmin powiatu słabińskiego. A co do przyszłości, to rzeczywiście Parlament Europejski opracował jakby główne ramy tego następnego programu rybackiego. Te ponad 6 miliardów euro, o których pani redaktor wspomniała, to są oczywiście pieniądze dla całego europejskiego sektora rybołówstwa. W tym okresie programowania, jak to się mówi, uczenie, w tym okresie budżetowym Unii Europejskiej, nasz polski sektor rybołówstwa otrzymał prawie miliard z tej kwoty. To jest jakby pytanie, ile pieniędzy dla rybołówstwa będzie w nowym budżecie. I to jest bardzo ważna rola choćby naszych europosłów, którzy się tym zajmują. Tutaj w naszym regionie działa były minister rybołówstwa, pan Marek Grubarczyk, również pan europoseł Wałęsa mocno się tymi sprawami zajmuje. Niedługo się spotkamy w Mielnie, będziemy z nimi rozmawiać o tym, jakie są szanse dla rybołówstwa. Obaj europosłowie, ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale oni zapowiadają, że w tej nowej perspektywie finansowej promowane będzie to rybołówstwo niewielkie, indywidualne, inaczej niż dotychczas. Nie będzie już namawiania, w cudzysłowie oczywiście, rybaków do tego, żeby złomowali swoje jednostki, ale będzie odnawianie polskiej floty rybackiej. Ale z drugiej strony, ja powrócę do tej blokady portów zapowiadanej przez rybaków. Oni mówią o tym, że to właśnie Unia, która ma im dać takie pieniądze, jest winna temu, że na Bałtyku doszło do katastrofy ekologicznej. Tak twierdzą rybacy. Oni mówią o tym, że przez połowy paszowe, które są taką działalnością rabunkową wręcz, po prostu nie ma ryb. Ale po kolei bardzo się z tego cieszę jako burmistrz Darłowa, miasta portowego i rybackiego, i myślę, że wszyscy w regionie się z tego cieszymy, że wszystko wskazuje na to, że wreszcie będą pieniądze na modernizację i odnowę tej naszej floty, zwłaszcza łodzi przybrzeżnych, tego rybactwa takiego tradycyjnego, bo do tej pory, mówiąc obrazowo, rybacy na przykład nie mogli kupować nowych silników, nie mogli modernizować łodzi w taki sposób, by one były bardziej nowoczesne, ale również jakby bardziej bezpieczne. Praca rybaka na morzu jest bardzo trudna, niebezpieczna, wypadkowa, i te pieniądze mają podtrzymać to rybołówstwo. Mówi się o tym, że wręcz będzie można dostać pieniądze na budowę nowych kudrów, nowych łodzi, żeby nowi, młodzi rybacy wchodzili do tego zawodu, który... Ale po co, panie burmistrzu, nowe łodzie i nowe kudry, jeżeli nie będzie ryby? No tak, teraz jest rzeczywiście problem. Sygnalizują to rybacy, naukowcy się nad tym pochylają, kiwają głowami, mówią, że nie do końca wiedzą, dlaczego tak jest, dlaczego
dorszy jest mniej i dlaczego dorsze są małe i chude. Jedną z odpowiedzi jest przełowienie pokarmu dorszy, czyli właśnie stad śledzia, szprota przez duże trawlery, głównie skandynawskie. To jest właśnie ten niepokój rybaków, który się objawia tymi zapowiedziami protestów. Mam nadzieję, że nasza administracja morska tutaj również będzie interweniowała tak, by rybacy mieli co łowić. Te protesty zapowiadane są już na przyszły tydzień. Pan rozmawia z rybakami. Czy ci darłowscy także zamierzają się do tych protestów przyłączyć? To trudno przewidzieć. Na pewno wszyscy się martwimy tym, że dorszy jest mniej i będziemy na pewno też wspierać rybaków w taki sposób, by te połowy paszowe ograniczyć. Czy do blokady Darłowskiego także portu dojdzie? Zobaczymy w przyszłym tygodniu, bo rybacy zapowiadają, że wszystkie polskie porty zostaną przez nich zablokowane, ale jeżeli już jesteśmy przy porcie, to zmiana tematu, ale także w ramach portu, ponieważ przynajmniej część terenów portowych ma zostać objęta specjalną strefą ekonomiczną. Jest już specjalna uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie. Po co kurortowi nadmorskiemu strefa ekonomiczna? To idea nie nowa, to pomysł na to, by nasze miasto, które żyje głównie z turystyki, które żyło historycznie z rybołówstwa, które, jak przed chwilą mówiliśmy, jest jego przyszłość nie do końca pewna, miało jeszcze jakąś alternatywę. Ja to obrazowo mówię tak, że dzisiaj trochę stoimy na jednej nodze, na tej nodze turystycznej. Wiadomo, że sezon nad Bałtykiem jest krótki. To ogranicza bardzo nasze możliwości. Miejsca pracy są często właśnie tylko na kilka miesięcy, później jest problem. Przemysł, strefa przemysłowa to jest ta druga noga, na której chcielibyśmy stanąć. Ta, którą planujemy tworzyć w Darłowie, ma być pod strefą Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kilka dni temu świętowaliśmy tutaj w Koszalinie, brałem w tym udział, dziesięciolecie koszalińskiej podstrefy. Gratulujemy Koszalinowi. Chcielibyśmy, żeby niedługo świętować otwarcie takiej podstrefy w Darłowie. To jest bardzo realne. Mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku Rada Ministrów na wniosek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która jest operatorem tej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podejmie taką decyzję o utworzeniu podstrefy Darłowo. Ona ma obejmować na początku 24 hektary. Z tego właśnie 20 hektarów to są tereny portu Darłowskiego. Część tych terenów to obszar dawnego przedsiębiorstwa Stoisław, elewatory, place, ale większość to są wolne tereny sąsiadujące z nabrzeżem. Zapraszamy już dzisiaj przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwijać biznes, który wymaga transportu morskiego, któremu pomaga ta lokalizacja portowa. To jest jakby też odpowiedź, po co ta strefa. No właśnie, panie burmistrzu, ponieważ podczas tego jubileuszu, o którym pan już wspomniał, mowa była także o tym, że w całym województwie jest 1200 hektarów objętych warunkami specjalnych stref ekonomicznych, 400 zagospodarowanych, 800 czeka na inwestorów. Są takie strefy, jak chociażby Tychowska podstrefa, które zostały uroczyście otwarte i dotychczas nic się tam nie wydarzyło, nie ma żadnego inwestora. Skąd pewność, że do Darłowa inwestorzy przyjdą? Każdy dobry włodarz, wójt, burmistrz, prezydent chciałby rozwijać swój region, mieć strefę przemysłową, raz to się lepiej udaje, raz gorzej. Natomiast wydaje nam się, że nasza podstrefa darłowska ma szansę, bo właśnie w naszym regionie, w całym kraju nie ma strefy, która by obejmowała tereny portowe. Teraz taką strefę się tworzy w Szczecinie, na dawnych terenach poportowych. Oczywiście nie zamierzamy rywalizować ze Szczecinem, ale tutaj na środkowym wybrzeżu taka strefa, która obejmuje port morski, daje możliwość przywozu towarów, wywozu poprzez ten port, który ma bardzo dobre warunki, który umożliwia wchodzenie różnego rodzaju statków. Urząd Morski bardzo o nas dba. Wydaje się, że to może być potencjalny atut i
to, co tą strefę wyróżni i spowoduje, że ona się zapełni. Są samorządy, które ponoszą spore nakłady, żeby strefy przygotować, żeby przygotować tereny pod inwestycje, żeby je uzbroić i żeby uczynić je atrakcyjnymi dla przedsiębiorców. Czy wy będziecie musieli jakieś specjalne nakłady ponosić, żeby te tereny przygotować? Na razie nie, bo ta strefa została niejako tak wkomponowana już w istniejącą infrastrukturę i tą infrastrukturę, która już jest jakby tworzona nie specjalnie dla strefy, ale po to, by poprawić przejazd przez Darłowo, mówię tu o obwodnicy, i poprawić dojazd do istniejącego już portu handlowego. To inwestycja, którą realizujemy wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i będzie miasto realizowało z funduszy unijnych w roku przyszłym, więc ta strefa póki co nie wymaga jakichś ekstra nakładów, ona się wkomponowuje w tą infrastrukturę, która jest tworzona. Ja przepraszam, a czy będą zachęcani do inwestowania w Darłowie tacy inwestorzy, którzy też w pewnym sensie wpiszą się w ten turystyczny charakter miasta, dlatego że no ja nie bardzo sobie wyobrażam i przypuszczam, że ci, którzy żyją z turystyki w Darłowie, także utworzenie tam dużych zakładów przemysłowych na przykład. Oczywiście chcemy, by w tej strefie powstały firmy, które niejako wkomponują się dobrze tutaj w naszą miejscowość nadmorską, turystyczną. Układ Darłowa terytorialny jest taki, że takich zagrożeń tutaj nie ma. Jak mam nadzieję słuchacze wiedzą, jest Darłowo, jest Darłówko, nasza dzielnica nadmorska. Między tymi dwoma organizmami są wolne tereny i ta strefa będzie bliżej Darłowa, więc odległość tutaj, jakaś ewentualna potencjalna kolizja nie będzie występować. Poza tym liczymy, że w tej strefie się pojawią firmy nieuciążliwe i takie są już wstępne zapytania, zainteresowanie. To mogą być firmy, które będą chciały brać udział w tym wielkim projekcie budowy na Bałtyku elektrowni wiatrowych. Wszyscy czekają na nową ustawę o odnawialnych źródłach energii, o tym, gdzie będzie przesądzone, na jakie wsparcie państwa będą mogli inwestorzy liczyć, i wtedy port darłowski może być potencjalnie portem ważnym na etapie budowy tych elektrowni, a później ich obsługi. I tutaj tego typu firmy mogłyby się w strefie darłowskiej portowej zlokalizować. Panie burmistrzu, czy w tę strategię wpisuje się także Bałtyckie Centrum Konferencyjne? Tak, to jest, to się wpisuje w tą strategię bardziej związaną z turystyką, bo jak popatrzymy tutaj na nasz region, to zobaczymy oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju prywatnej infrastruktury, hoteli, pensjonatów, również jakiś sal dla konferencji, ale nie ma tak naprawdę dużego obiektu, który by ten bonus morza wykorzystał. To jest pewien mit, wspaniały mit, który myślę nie do końca wykorzystujemy, a turystyka konferencyjna, targowa bardzo się rozwija pomimo kryzysu. Chcemy stworzyć w Darłowie przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego właśnie takie Bałtyckie Centrum Kongresowe, które nie będzie konkurencyjne dla istniejących obiektów turystycznych w regionie, ale będzie wartością dodaną, przyciągnie do Darłowa, ale i do tego regionu koszalińskiego nowych turystów. Na jaką dotację, panie burmistrzu, liczycie? Jaki jest rozmiar inwestycji, właśnie jaka dotacja? Koszt szacujemy na około 15 milionów złotych, liczymy na 5 milionów, ponieważ chcemy skorzystać z tej dotacji w ramach tak zwanej pomocy publicznej, więc to nie może być kwota większa niż 40%. Tyle o Bałtyckim Centrum Konferencyjnym i na zakończenie tylko szybko zapytam, czy zapoznał się pan już z foczką Darlotką? Foczka Darlotka, tak, zapraszamy wszystkich państwa, żeby zobaczyć naszą darłowską fokę. Ciekawostka. Adoptowaliście ją? Adoptowaliśmy, tak. Póki co nie mamy jeszcze fokarium w Darłowie, to jest w planach, a póki co współpracujemy z taką regionalną atrakcją, z Doliną Szarloty. Tam jest wspaniałe, niedawno utworzone fokarium i tam są darłowskie foki. Jak ktoś chce zobaczyć bałtycką fokę szarą, zapraszamy do darłowskiego fokarium w Dolinie Szarloty.
żeby zobaczyć foczkę Darlotkę. A zapraszał burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu za możliwość spotkania się. Gość studia Bałtyk.